Jesteśmy w małej miejscowości Serra Capriola, w klasztorze kapucyńskim przed grobem Padre Matteo d'Agnone, który zmarł w opinii świętości. Mateusz d'Agnone jako mały chłopiec bawił się bronią i bronią ojca i zabił kolegę. W wyniku tego wypadku jego matka ukryła go przed samosądem rodziny. Agnone bardzo to przeżywał i wstąpił do klasztoru franciszkańskiego, odczuł takie powołanie, chociaż jego kierownikiem duchowym był jezuita. Mateo szybko stał się sławnym kaznodzieją. Żył w ubóstwie i czynił pokutę. W momencie, kiedy błogosławił ludzi, czyniąc znak krzyża, oni odzyskiwali zdrowie. A kiedy egzorcyści, modląc się nad jedną osobą opętaną, nie mogli sobie poradzić, demon wykrzyczał w którymś momencie następujące słowa: żebyście wiedzieli, że nigdy nie wyjdziemy, czyli w liczbie mnogiej nawet, chyba że przyjdzie brat Mateusz Agnone, bo tylko on może nas pokonać swoją pokorą. Mateusz nie chciał przyjść, bo bał się pychy, więc dopiero zjawił się u tej kobiety wtedy, kiedy dostał rozkaz od swojego przełożonego. I co się stało? Diabeł natychmiast powiedział: tutaj, wśród tych, co przyprowadzają Mateusza do mnie, już nie mogę dłużej wytrzymać. I w jednej chwili uciekł, pozostawiając kobietę wolną. Działo się też wiele innych rzeczy za wstawiennictwem Agnone. W ostatnim czasie słynne jest to, że niektóre zdjęcia w sposób zupełnie niewytłumaczalny przyklejają się do tablicy grobu Mateusza d'Agnone. Ludzie zauważyli, że te fotografie, które się przyklejają, dotyczą ludzi, którzy akurat szczególnie potrzebują modlitwy. Na przykład są chorzy na raka, albo są dręczeni mocno przez złego ducha. I też dają później różne świadectwa a propos tej modlitwy i z wiarą przyłożonego tego zdjęcia. To wstawiennictwo Agnone jest tak silne, że Chrystus właśnie uwalnia te osoby, za które Mateusz się wstawia. Ja wziąłem ze sobą swoje zdjęcie. Sam jestem ciekaw, co się z nim stanie w momencie, kiedy je przyłożę. Zdjęcie odpadło. Ale ja i tak uważam, że modlitwa mi się przyda. Także za chwilę zamierzam poprosić też Mateusza, aby wyprosił też dla mnie potrzebne łaski. Również data śmierci Matteo d'Agnone jest znamienita, ponieważ umarł 31 października. Ten dzień jest świętem magów i czarownic. Dlatego diabeł bardzo się złości, że Mateo popsuł mu święto. Kiedy ojciec Cipriano mówi do demona: ojciec Mateo umarł 31 października 1616 roku. Demon na to: tego święta chcieli moi wyznawcy. Ogłosili święto klątw, święto czarownictw. To, że tamten umarł właśnie tego dnia, było dla mnie wielką hańbą.